Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a oto czwarty odcinek z Mirror's Edge. O, to bardzo ładnie tutaj zrobiłem. Co chciałem powiedzieć? Przez chwilę nadziałbym się na rażące prądem tutaj drut kolczasty. Słuchajcie, jestem chwilę po nagraniu Sonika Superstars, odcinek numer 2, i muszę przyznać, że dałem dupy po całości. Ogólnie bardzo to był dziwny odcinek, ale no, w każdej serii niestety musi być tak zwana czarna owca. W tym wypadku niestety tak się stało i z Sonikiem Superstars. Szkoda, że odcinek numer 2, ale mogło być o wiele gorzej, prawdę mówiąc. Zdałem sobie z tego sprawę, że mógł ten odcinek równie dobrze o wiele gorzej się skończyć i mógł być po prostu gorszym odcinkiem, co nie? Co dzisiaj w planie? Zobaczymy. O, tak mogłem to zrobić od razu, widzicie? A ja tutaj niepotrzebnie, kurde, kombinowałem, jak ja mam się tutaj dostać. Dobra, i gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy wyżej troszeczkę, delikatnie. Tu znowu oczywiście musimy uważać na drut, ponieważ jeden fałszywy ruch i jest już po nas. O, o, dobrze, dobrze, ty, dobrze wykombinowane, ej! A tu patrzcie, jak ładny, kurde, ogarnąłem. Ja już tę gierkę na pamięć znam, wiecie, pod względem mechaniki i tak dalej, co nie? O, dokładnie, tak to miałem zrobić, elegancko. Elegancja Francja. Tutaj są czerwone drzwi, dobrze idę. Jep. Teraz. Okej, jesteśmy wyżej. I chyba teraz tutaj musimy iść, dokładnie tak. Ups, chyba nie nadziałem się na nic, gdzie jest. No nie, nie ma tutaj nikogo. Okej, dobra, Jezus Maria. Ty! Ej! Zebrałem teczkę, a nawet nie zwróciłem uwagi, gdzie ona jest. Czaicie to w ogóle? Jakie jaja? Jaja jak berety. Dobra, elegancko żeśmy się tutaj dostali. Teraz przechodzimy tutaj. Teraz przechodzimy tutaj. I co tutaj się odpierdziela? Ale tu ciemno jest w ogóle, strasznie ciemno. Chyba tutaj trzeba speeda ogarnąć. No, trzeba było się delikatnie rozpędzić, dokładnie tak. Idzie nam kozacko. Naprawdę idzie nam bardzo dobrze. Bałem się troszeczkę nagrywania tego odcinka, ponieważ wiem, że niektóre poziomy po prostu idą mi dosyć średnio. No, nie będę tego ukrywał. Tylko to, co do mnie należy, wiesz o tym. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Ułatwiłem pewne rzeczy. Więcej osób patrzyło mi na ręce. Bardzo im zależało, żeby została podana niebieskim na tacy. Tak, wiem. To nie wygląda za różowo dla twojej ekipy. Za kilka dni sprawa się rozejdzie po kościach. Dzisiejsze nagłówki gazet wyścielą jutrzejsze kupły na śmieci. Daj spokój, ten Splinter już długo nie pożyje. Jak oni wszyscy. Nasz projekt Ikar będzie cały zdrowy. Zdrowiusieńki. No już, przestań robić z igły gminy. Spotkajmy się jutro w nowym budynku na ulicy Rejnolda. Czwarta po południu. Zobacz, jeszcze go nie ukończyli, jest tam cisza i spokój. Jeśli wejdziesz powyżej poziomu ulicy, to na razie. I przyjdź bez żadnych kupów. Wasi? No dobra. To ja wrzucę jakąś szlamkę. Wiesz jak jest, muskuły się same nie robią. Czyli Robert coś wiedział. Ciekawe, z kim się spotyka. Skup niebieski, wracaj tu i spróbujemy cię wkręcić na imprezę. Uważaj, niebiescy do ciebie idą. Włączyłaś gdzieś cichy alarm. Spadaj stąd. Dobra, widzę, że tutaj akcja już się zaczyna z powrotem zagęszczać. Więc w dużym skrócie, z cutscenki, która miała teraz tutaj miejsce. Chyba dobrze idę, co nie? Nie mogę wejść w tym interakcję. Ja pierdziule. Tutaj też nie? Jezu, no to gdzie ja mam iść? Dobra, chyba ogarniam, znaczy chyba, no bardziej nie ogarniam. Fate, czy ciebie w ogóle dłoń nie bolała od tego, że ty tak przyrżnęłaś ręką? Mnie by bardzo bolała ta dłoń, ale to już byłby mój problem, znając życie. Dobra, ten Robburn cały, czy Rosburn, nie wiem w sumie jak to się wymawia. W każdym razie ten chłopecek sobie coś tam, kurde, dyskutował, jak zresztą słyszeliście. Dyskutował sobie bardzo mocno z kimś przez telefon.
No i okazuje się, że jesteśmy na ich celowniku. Tak więc, no niestety mamy delikatny problem. I gdzie mam w ogóle iść? Nie tutaj? Gdzie ja mam iść? Gdzie te przygłupy są? No, tu nie działa winda. Ej, gdzie ja mam iść do cholery jasnej? Musiałem na chwilę słuchawki założyć, bo musiałem się upewnić, o czym oni tam biadolili. Może tutaj? Ej, to chyba jest tak zaprogramowane, że muszę przed nimi spierniczać. Dobra. Jesteśmy wyżej. Przeleźli. Ej, weź tą broń. Fejt, co ty odpierdzielasz? No kurde, co jest? Dobra, runda druga. Teraz muzyka się rozkręciła, czyli oznacza to, że oni są już tuż, tuż. Oczywiście, że są tuż, tuż, bo już słyszę, jak oni napierdzielają. I jeszcze w złą stronę poszedłem. Super, świetnie, naprawdę elegancko. Jest tu jakaś broń, jest tu jakiś szyb, cokolwiek? Dobra, mamy to. Dobra, mamy to. Na dach pcha się więcej niebieskich, słyszałem to. Jesteśmy jeszcze wyżej. Dobrze, elegancko. Mamy tutaj jakieś drzwi. Oni chyba tam na dole są. Nie mam zamiaru się zatrzymywać. Kurde, no mogłeś lepiej to zrobić. Dobra, nieważne. Szybko, 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 szybko. Do góry, do góry, do góry. Sprint, 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 sprint. Nie. Uciekamy stąd. Nara. No kurde, ile ich? Dajesz fejt, dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę. Co ona zrobiła? Runda druga. Szybko, 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 szybko. O, super. Jest, mamy to. Jeb. Oj, troszkę się uspokoiła sytuacja. Całe szczęście, bo naprawdę tempo wzrasta tutaj. I to ekstremalnie. No, szybciej może się otwórzcie, co? Ej! Czemu ona się nie złapała? O! Jesteśmy na dole. Elegancko. Zrobiliśmy to. Szczurek, siema. Okej, mamy się kierować do żurawia, jasna sprawa. O matko, myślałem, że mamy od nich spokój. Czemu? Czemu oni znowu? No, do góry idź. Wskakuj do góry. Jezu, dziewczyno, czemu ty mi to robisz? Czemu Fate jest taka toporna momentami? God damn it! Śmieciu. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Mamy to. To była szybka akcja. Skill w Counter Strike'a robi swoje. Dobra, jest winda. Lecimy do góry? Jak najbardziej tak, lecimy do góry. Coś się przynajmniej zaczyna dziać. O to właśnie chodziło. Co tu się dzieje? Co tutaj się właściwie wyczynia w tym momencie? Następne czerwone drzwi. A, znowu akcja. Myślałem, że chociaż przez chwilę spokój będzie od tego ciągłego pościgu. Czy oni naprawdę nie mogą się chociaż przez chwilę ogarnąć? No jest jakaś osłona, coś tutaj jest. Ej, my teraz będziemy po tych biegać? O matko, my teraz będziemy biegać po tych rusztowaniach. Pamiętacie te rusztowania z poprzedniego odcinka, co nie? A co tu się wydarzyło? Przecież to nie była taka wysokość, że Fate już powinna umierać. Gdzie jestem? Aj, śmieć, 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 głupi śmieć, głupi śmieć. Tędy mamy biec, patrzcie. Tędy mieliśmy biec, kurde.
Dobra. Elegancko, jesteśmy na miejscu. Proszę państwa, jesteśmy na miejscu. Teraz się dopiero będzie działo tutaj ogień. Dobra. Atakować podejrzaną, tak? No, masz tutaj, kurde, hedzika. Jeden z drugim. Następny. Dawaj tutaj, nakarmię cię ołowiem. A, żadna. Dobra, żadnego nie ma. Dobra, wbijamy. Już się nie denerwuj, nie gorączkuj się pan, tak. Dobra. Elegancja Francja. No, wciskałem shift w odpowiednim momencie. Uho! Czy mnie oczy nie mylą? Do diabła, dziewczyno. Z wrażenia rozlałem browar na klawiaturę. Przekaż Millerowi wiadomość. Muszę go spotkać. Ten się tak podniecił, że aż browara na klawiaturę wylał. Ten to jest dobry, kurde, agent. Kurcze pieczone. Ty, dobrze nam poszło, naprawdę. Wczytywanie rozdziału. Otrzymałem twoją wiadomość. Powęszyłam wokół Rowberna. Czemu? Czyli Travisa Berfielda, szefa ochrony Pope'a. Myślisz, że zabił Pope'a? Może, ale na pewno wrobił Kate. Chciał, żeby za to beknął policjant i nie był w tym sam. Wspominał coś o projekcie Ikar. Barfield jest niebezpieczny, Faith. To nie jest ktoś, z kim się zadziera. Wrobił moją siostrę. Przykro mi, Faith. Z powodu? Ano z tego. Ja też nie chcę, żeby to Kate poszła siedzieć, ale prywatne firmy ochroniarskie wchodzą nam w paradę. Pod hasłem poprawy bezpieczeństwa miasta. Czujemy ich oddech. Czekają na nasze potknięcie. Odpuszczą nam i Kate, tylko jeśli dam im... Mnie. Tak. Mnie interesuje los Kate. Puszczę cię wolno, a ty grzecznie sobie pójdziesz. Jeśli jeszcze raz wycelujesz we mnie, to cię zabiję. Wydaje mi się, że wyświadczyłabym miastu przysługę. Mocne, mocne tutaj stwierdzenie padło ze strony Fate, muszę przyznać. W stronę spotkania Robberna zmierza śmigłowiec. To kumpel Robberna? Może, chociaż wyglądał jak CPE. Zresztą, kto tu jeszcze może mieć śmigłowiec? Niewielu. Lepiej się zbieraj. Trzymaj się z dala od poziomu ulicy. Pełno tam niebieskich. Ogólnie, nie wiem czy zwracałem na to uwagę w poprzednich odcinkach, ale nie wiem czy zauważyliście, często jest tak, że zupełnie co innego postacie mówią podczas cutscenek, a co innego jest na napisach. Nie wiem, czy po prostu EA, ci co tworzyli jakby napisy do tej gierki, to nie słuchali uważnie, co oni tam gadają w tych cutscenkach, czy o co tutaj chodzi. Czasami mam dziwne wrażenie, że dubbing w tej gierce powstał na szybko, co nie? Dobra. Ja sprawdzę, jak się nagrywa i zaraz do was wracam, dobra? No dobra. Kontynuujemy dalej w takim razie przygody w Mirror's Edge. Po dosyć długiej przerwie, bo ostatni raz, kiedy nagrywałem, to było trochę jaśniej. I czekajcie sekundkę. Musiałem sprawdzić, jak się nagrywa, ponieważ troszeczkę, jak to się mówi... I co tutaj się wydarzyło przed chwilą? Nie mam zielonego pojęcia. Musiałem sprawdzić, jak się nagrywa, ponieważ troszeczkę wyżej sobie ustawiłem siedzenie. No teraz delikatnie obniżyłem, żeby nie było przypału takiego, że wiecie, że ja usiądę za wysoko i nagle pół ba będzie mi niewidoczne. Nie zdziwcie się, jeżeli to będzie odcinek, który będzie podzielony na pewne segmenty, że będę w różnych strefach czasowych nagrywał. Ponieważ mam ostatnio taki trochę dziwny okres w życiu, że raz mam trochę tego czasu, trochę tego czasu nie mam. I no wiecie jak to jest, co nie? Jak mam tego czasu o wiele mniej niż zazwyczaj, no to
nagrywam tyle, ile mogę i wtedy robię z tego mini sesyjki, które dzielę, znaczy, które łączę potem w jeden wielki odcinek dowalony, co nie? Dla was będzie to spoko, bo wy aż takiej zmiany nie zauważycie. Bądźmy sobie szczerzy, wy tego nie zauważycie za bardzo. Ja natomiast będę miał więcej do montowania, ale no to wiecie, wy pod tym względem jesteście wygrani. Ja niekoniecznie, a raczej z łokcia wjeżdżam. I co my tu mamy? Tu mamy w ogóle jakieś białe drzwiczki. A, dobra. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tu jakieś światełko jest? Gdzie ja mam tutaj teraz iść? Z czym mogę wejść w interakcję? Tu są jakieś dziury w suficie. Wydaje mi się, że tutaj. A jak najbardziej, że tak. Więc lećmy. Zobaczmy sobie, co tutaj w trawie piszczy. O, nie tędy droga chyba. Może tędy? Nie, nie, nie. Nie tędy. Tędy droga. Nie zauważyłem, że tutaj w ogóle jest przejście do góry. Bym miał trochę... Wow! Ow! Ow! To chyba nie miałem tak zrobić, co? Chyba tak nie miałem... Tak chyba nie miało to wyglądać. Nie rozumiem za bardzo, Merk, co ty teraz w tym momencie do mnie powiedziałeś. Co to miało znaczyć, a więc nie? Tam na dół spadać nie chcemy. Nikt normalny na dół nie chce spadać. O, i zaraz bym spadł tam właśnie. No, tak miałem się dostać. Elegancko. Mogłem to od razu uczynić. Powinienem złapać się za ten drążek, ale... Tak też jest dobrze. I tutaj mamy jak najbardziej drabinkę. Możemy się wspinać do góry. Tak też zrobimy. Mam nadzieję, że w ogóle mikrofon mnie nie zasłania, bo ostatnio ja się bawię z ustawieniami i może to tak właśnie wyglądać, że mikrofon mi będzie gębę zasłaniał, za co oczywiście przepraszam najmocniej. I dobra. Tu mamy jakieś przejście, wypadałoby skorzystać z tego póki możemy, póki jest taka możliwość, póki mamy na to czas, jak taka piosenka. I para wodna, dobra. Już wiem... Co mam ogarnąć. Tutaj zresztą widzę nawet, że mogę wejść w interakcję z takim kółeczkiem. Raczej w tym momencie z zaworem, którym możemy zakręcić go w prawą stronę i dzięki temu para wodna zaniknie. A skąd znam tę mechanikę? Z takiej gry jak Far Cry 1. Nie wiem, czy graliście, może kojarzycie. Tam była też taka misja, gdzie trzeba było zakręcić zawór i pozbyć się pary wodnej, bo gdybym wszedł tutaj w interakcję, jestem święcie przekonany, żebym się poparzył. Poważnie? Cholera. Nigdy nie ufać psom. Jest z Rob Bernem. Sam pewnie siedzi po uszu fikarze. Idę tam. Zobaczymy, czego dowiem się o połowie Kate. Ouu, akcja zaczyna się rozkręcać. Akcja zaczyna się rozkręcać. Bardzo dobrze, o to chodzi właśnie. Tylko teraz pytanie, czy jak ja zejdę sobie w dół, to czy... Zaraz tutaj jakaś akcja się nie odwali w postaci tego, że któryś z tych przygłupów przylezie. Przygłupów mam na myśli przeciwników, którzy będą nas atakować. O, mamy iść tutaj sobie elegancko. Uuu! Możecie mi skoczyć, mnie się nie grozi. Hej. Oho! To mamy... O kurde, ty! Lepiej mów szybko, bo widzę, jak pocą ci się ręce. Wystawiłeś Kay Connors, prawda? Tę policjantkę? Tak! To miał być Glina, prawda? Nie wchodzę w politykę! Kto zabił popa? Ty? Nie! Ja zatrudniłem... Kto? Profesjonalistę! Spotkanie mam jutro, o 2:00, atrium w galerii handlowej. Poznasz ich! Po co widziałeś się z Milem? Na pewno zżera ci ciekawość. Wciągnij mnie, to ci powiem. Uważaj na niego. Spróbuj, sztuczek, a już po tobie. Okej. Wow! Cholera, Merk, ktoś strzela. Major Uberna. Co jest? Niebiescy zaraz padną na waszą deskę. Wjeżdżaj, Faith.
No i nie dowiedzieliśmy się od Rob Berna, kto tak naprawdę stoi za wystawieniem Kate. Jedyne, co teraz możemy zrobić, to tak naprawdę chyba się stąd ewakuować, bo nic tam nie pozostaje. Ale jestem ciekaw, co to za postać tam zestrzeliła go i jaki miał w tym interes przede wszystkim. No, Rob Bern naprawdę sobie przegiął pałkę. Dobra, i co teraz? Widzę, że możemy tutaj wejść z tym w interakcję. Wszystko spoko, fajnie, tylko że ja tutaj nie bardzo widzę, z czym ja mogę o Jezus Maria. Dobra, nieważne. Okej, okay, mam broń od tego. Teraz tutaj tych tutaj pajaców wyrwę. Okej, okay, chyba jesteśmy bezpieczni. Uciekliśmy od nich. Całe szczęście. No, szczerze, na tę chwilę ta misja idzie nam naprawdę bardzo sprawnie i to mi się podoba. Poza tam małą ilością błędów z mojej strony. I zerknę tylko, czy tutaj może czasem nie jest ukryta jakaś teczka, bo to miejsce przypomina mi bardzo... Czekajcie. O, widzicie to? Zobaczcie na to. Opłacało się tutaj wejść. To miejsce, w którym byłby Secret. Opłacało się tutaj wejść. Zdecydowanie tak. Nie tak. Shift, no, dokładnie. Ja czasami mam coś takiego, że mi zmysł podpowiada, że warto byłoby tutaj wejść, bo coś na bank będzie schowane. I miałem, kurczę, pieczone rację. Elegancko. O to właśnie chodziło. Dobra. Gdzie ja mogę teraz wejść? Robert za tym stoi. Ciekawe, kim jest ten jego profesjonalista. Wzmacniam twój sygnał. Spróbuj znaleźć przejście. Tu mamy wyłamane drzwi i tam mamy wyłamane drzwi. Tylko, że... to tak naprawdę są dwa miejsca, z którymi mogę wejść w interakcji. To mnie troszeczkę przeraża. Bo teraz za bardzo nie mam pomysłu, co i jak i gdzie. Tylko czuję, że mamy tutaj trzęsienie ziemi, więc... aha, my mamy się teraz za pomocą tych drążków tutaj dostać. Okej. No, nareszcie się udało po milionowej próbie, nie? Po milionowej próbie się udało tutaj dostać. Na jakiś czas. Wygląda na to, że stacja Riding Park jest zamknięta. Co to są za rusztowania? Gdzie my w ogóle jesteśmy? No. To byłoby za piękne, gdyby się okazało, że zgubiliśmy niebieskich. Więc szybciusio. Superancko. Myk. A? Chcieli być sprytni i nam zamknąć drzwi przed nosem. Ale my jesteśmy sprytniejsi. Zdecydowanie. I teraz pędem. Niebiescy na wprost. Okej. Okay. Jest tutaj ktoś. Pyk. Tutaj musimy jednego... Cię też przedziurawimy jak ser szwajcarski. Elegancko. Co, jest jeszcze jeden? Jest jeszcze jeden, oczywiście, że jest. Dobra, wymieniamy gnata. Może tutaj jakaś ukryta teczka? Nie, nie ma, kurde, teczki ukrytej. Szkoda. Dobra. Coś mieliśmy wspomniane odnośnie drabinki, więc chyba się tutaj kierujmy w takim razie, ponieważ zaraz by mnie pociąg potrącił, a to, tego byśmy chyba bardzo nie chcieli, żeby mnie pociąg potrącił. Żebyśmy chyba uniknęli właśnie ewentualnego przejechania przez pociąg. Oj. Tego nie chcieliśmy zrobić, tego zdecydowanie nie chcieliśmy zrobić. Gdzie ja mam teraz iść? Dobra. Tego nie chcemy, tego chyba nie chcemy. Więc pozwólcie, że dostanę się tutaj, do tych czerwonych drzwi. Okej, okay, te drzwi nie działają. To też nie, tu też nie. Tu musimy się dostać, tak więc... No, tak to powinniśmy od razu zrobić. Te drzwi teraz powinny się otworzyć. Możeśmy właśnie sobie je odblokowali. Dokładnie tak.
Dobra, to byłoby nieciekawe, gdyby się okazało raptem, że zostałbym potrącony przez nadjeżdżający pociąg. Może sobie stanę tutaj, bo on zaraz będzie jechał właśnie. Nie wiem, czy ja dobrze robię tę misję. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze jadę z koksem, bo mam wrażenie, że zaraz mnie tutaj coś czmychnie i będę miał tyle ze zwiedzania. Panie kolego. Dobra, mamy to. Super. Chyba właśnie tak mieliśmy to zrobić. Nie widzę innej opcji, żeby było inaczej. I teraz jesteśmy sobie tutaj. Chyba zadziałało. Chyba właśnie to mieliśmy zrobić. Nie ma innej opcji, że nie. Tak by the way, skoro już sobie tak rozmawiamy bez jakiegokolwiek tam problemu, to warto byłoby poruszyć pewien temat, bo pewnie ktoś, jak kiedyś obejrzy tę serię, wejdzie sobie w sekcję komentarzy i mnie spyta, czy kiedyś będę planował ograć Mirror's Edge Catalyst, czyli tam kontynuację Mirror's Edge'a. Ja powiem tak, raczej nie. Raczej sobie tę grę, jak już ogramy, to na streamie najprędzej. Aczkolwiek nie wiem szczerze, czy ogramy, ponieważ... Prawdę mówiąc, nie znam tej gry kompletnie. Prędzej Mirror's Edge znam, tą właśnie grę, w którą teraz gramy, tą pierwszą grę. Albo Mirror's Edge 1, jak chcemy sobie to nazwać. To była czasówka? Nie gadajcie, że to była czasówka. To, co teraz przed chwilą było. Ty, to była czasówka. Ej! Dobrze, że się skapnąłem, jeszcze raz to odpaliłem. Dobra, never mind. Mamy spróbować pociągów? Okej. Okay. Oj, śmiecie próbują się dostać. Dobra. Teraz. Co, będziemy musieli skakać z pociągu na pociąg, tak? No chyba innego wyjścia nie ma. Jedzie tutaj następny? Wow. O, cholera. Dobra, skacz! Jesteśmy na następnym pociągu i będziemy chyba tak skakać sobie z pociągu na pociąg. Ten motyw mi strasznie przypomina Spidermana jedyneczkę. Na Playaka jedynkę. Gdzie też żeśmy się tam z przeciwnikami co prawda naparzali. Tutaj nie mamy przeciwników, ale mamy natomiast... No musimy uważać, kurde, na przeszkody, które nam tutaj są serwowane. A jest naprawdę wiele rzeczy, co chce nam utrudnić dostanie się do... Oj. Za plecami jest pociąg? Faktycznie! Ej! O matko jedyna! Cudem to przeżyłem. Jeśli wpadniesz w tarapaty, Celestia jest w pobliżu. Pomoże ci. O czym myślisz? O mordercy. Tak? Tak. O mordercy Pope'a. Dostałam cynk o spotkaniu w New Eden Mall. Chyba tam zajdę. Cholera, Faith. Czemu to robisz? To nie twoja walka. Nie wiem. Schowaj się gdzieś. Kiedy byłam dzieckiem, nie lubiłam dawnego miasta. Moi rodzice lubili. Przynajmniej uważali, że coś warto chronić. Mama i tata przyjaźnili się z Pope'em. Organizowali protesty, pikietowali przed biurem burmistrza, zabierali nas na pochody. Wtedy nie rozumiałam, dlaczego. Merk mówił, że twoja mama zmarła. Zabili ją w czasie zamieszek w Śródmieściu. Marsz z tragicznym finałem. Przykro mi. Potem jakoś nasze drogi się rozeszły. Ojciec sobie tego nie wybaczył, a ja
po prostu niedługo później odeszłam. Nie potrafiłam mu wybaczyć. I wtedy poznałaś Mirka? Nakrył mnie. Na włamaniu do jego mieszkania. No coś ty, nikt o tym nie wspominał. Zaproponował szkolenie. Wydawało mi się, że to dobry sposób na zejście z ulicy. Niewiele więcej mi zostało. To, co teraz robisz, to najszybsza droga do grobu. Wrobili w to moją siostrę. Muszę oczyścić jej imię. Jestem jej to winna. Przetrwam. Tym się przecież zajmujemy. Przetrwanie jest przereklamowane. Trzeba też trochę pożyć. Pójdziesz ze mną jutro? Przydałaby mi się pomoc. Nie mogę. Drake ma dla mnie robotę. Mówi, że za dużo się obijam. Słuchaj, muszę iść. W porządku. Wkrótce znowu będą do mnie strzelać. Ruszaj. Faith. Uważaj na siebie. Galeria handlowa New Eden jest na wprost, ale uważaj, niedaleko będzie przejeżdżał burmistrz Callahan, więc pełno jest blokad. No, troszkę muszę przyznać, że smutna cutscenka, bo dowiedzieliśmy się, że mama Faith zginęła podczas zamieszek. Oni tam współpracowali, czy tam była bardzo powiązana z Pope'em. Ojciec Faith sobie tego nie wybaczył, ona odcięła się w ogóle od rodziny i w tym wszystkim bardziej zastanawia mnie podejście Celest. Bardzo dziwne podejście, biorąc pod uwagę, że one obie nie bały się, jak to się mówi, przypału, kłopotów, a teraz nagle Celest wydaje się taka bardziej odsunięta. Nie wiem, dziwne troszeczkę to co się przed chwilą wydarzyło. Tak czy inaczej, słuchajcie, tutaj bym sobie zakończył dzisiejszy odcinek. Nie wiem, kiedy wy go oczywiście obejrzycie. Znając mnie, pewnie później go zobaczycie, niż go nagrywam. Bo już wam powiem, ja go nagrywam 25 kwietnia w czwartek, a znając życie, wy albo zobaczycie to pod koniec tygodnia w niedzielę, jeżeli się wyrobię z montażem, albo wy to zobaczycie w maju. Albo pod koniec kwietnia. Dosłownie tak ostatni dzień kwietnia zobaczycie ten odcinek. I wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej końca gry, bo już to, co się tutaj zaczyna dziać, to teraz jest takie bardzo mocne rozwinięcie fabuły. I mam wrażenie, że serio jesteśmy coraz bliżej ukończenia gierki. No, przyznam szczerze, że nie sądziłem, że się tak szybko uwinę. Bo z tego, co kojarzę, to zaczynamy już ostatni rozdział gry, tak naprawdę. Ostatni akt, można by powiedzieć, gry, tak więc... Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie zapomnijcie ocenić odcinka w postaci łapki w górę lub w dół, jeżeli się spodobało, bądź też i nie. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, po więcej. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Mirror's Edge i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.